Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Nie mam niestety nowego numeru Szkoły Nawigatorów poświęconego Wenecji, więc będę opowiadał trochę na sucho, dlatego że ten numer miał być dzisiaj dowieziony, ale niestety nie został dowieziony. Przyjedzie jutro. Ja jutro nie mogę przyjechać, więc z różnych przyczyn. Ja ten numer jeszcze raz omówię, kiedy go będę miał w ręku. Zwróćcie Państwo uwagę na okładkę przede wszystkim, bo to jest chyba najlepsza z dotychczasowych okładek. Mamy postać w masce weneckiej, bardzo taką intrygującą, i postać ta trzyma w ręku wachlarz, który jest różą Tudorów. To jest komunikat głęboki i moim zdaniem bardzo, bardzo udany, dlatego że my teraz, dyskutując już 10 rok o różnych poważnych sprawach, o sprawach brytyjskich od roku 2013, czyli już 6 lat o tym rozmawiamy, proszę Państwa, dochodzimy do tego, że dorabiamy się ikonografii, to może za duże słowo, ale pojawiają się kody graficzne, które odczytujemy, prawda? Mamy Wenecję i wachlarz z różą Tudorów. To jest szalenie ważna sprawa. W tym tekście znajdują się fragmenty tłumaczeń autorów zagranicznych, teksty archiwalne, też teksty źródłowe. Znajduje się tam też tekst Jacka Drobnego o Uniwersytecie w Padwie. Bardzo ważne. I w ogóle o idei Uniwersytetu jako takiej. Proszę Państwa, dlaczego poświęciliśmy ten numer Wenecji? Mi od dawna chodziło to po głowie, bo z jednej strony trzeba było zmienić trochę formułę nawigatora, dlatego że nie można robić przez cały czas tak, że to temu krajowi albo innemu krajowi, bo to się ludziom nudzi. Ta formuła musi być trochę zmieniona. Poza tym te zagadnienia, którymi się zajmujemy, czyli głównie zagadnienia gospodarcze i polityczne, wymuszają zmianę formuły. Nie zrobimy numeru chorwackiego, prawda? Ale zrobimy numer wenecki. Mogliśmy zrobić numer chorwacki, ale tak naprawdę ile moglibyśmy tego numeru wydać i ile sprzedać, tak? Ile osób by to zainteresowało? Numer wenecki jest ciekawy, bo Wenecja to jest głęboki problem, tak? To jest coś tak fascynującego, proszę Państwa, że od lektury na temat kariery, jaką Republika zrobiła od X wieku do wieku XVIII, przez 8 stuleci, no od lektury nie można się oderwać, proszę Państwa. No więc ja z uporem maniaka będę powtarzał, że nowoczesność, nie tylko w finansach, ale też w dyplomacji, w prowadzeniu wojny, była zawsze. A Republika Wenecka była uosobieniem, wcieleniem tej nowoczesności od samego właściwie początku. To jest, proszę Państwa, oczywiście był to twór groźny bardzo i niebezpieczny, twór prowadzący bardzo bezwzględną politykę, twór oparty na elicie finansowej, która wyemancypowała się z Bizancjum. Twór, który, organizacja może lepiej, organizacja, która stworzyła podstawy prawne swojego funkcjonowania, tak? Po co? Po to, żeby się oderwać od, jakbyśmy to powiedzieli, od tych dekretów cesarskich z Konstantynopola, które warunkowały przywileje Wenecjan. Wenecjanie poprzez to, że zorganizowali swój uniwersytet w Padwie w opozycji do Uniwersytetu Papieskiego w Bolonii, wyprodukowali, stworzyli ramy prawne, prawa handlowego, w których zaczęli funkcjonować i które narzucili innym. I proszę Państwa, ciekawa rzecz, na którą zwrócił uwagę Jacek Drobny, że mamy te wszystkie bardzo takie udające głębie publicystyczne, historyczne kalki, które nam każą wierzyć, że istnieje jakaś tradycja. Tak? Mamy taki mem Rosja III Rzymem. No więc Rosja nie jest III Rzymem, dlatego że po pierwsze Moskwa nie leży nad morzem, a nawet gdyby brać pod uwagę Petersburg, to morze, nad którym leży Petersburg, ma znaczenie drugorzędne i jest ze wszystkich stron zablokowane. Więc z przyczyn obiektywnych, z przyczyn geopolitycznych, Moskwa nie jest dziedzicem Bizancjum. I to jest łatwe do udowodnienia. Natomiast dziedzicem Bizancjum, proszę Państwa, i jakby to powiedzieć, żmiją, którą Bizancjum wyhodowało na swojej piersi, jest Wenecja. To jest dość oczywiste, kiedy się prześledzi politykę wenecką wobec cesarstwa, bardzo brutalną i bardzo bezwzględną i bardzo podstępną.
Ja wiem, że niektórych to niesłychanie ekscytuje, mnie też do pewnego stopnia, natomiast zawsze muszę też się sam się powstrzymywać przed tą ekscytacją, no bo polityka jest niemoralna, a polityka Wenecjan była niemoralna w szczególny sposób bardzo. I to Wenecja jest dziedzicem Konstantynopola. Ze względu na swoje położenie nad morzem, które, ktoś może powiedzieć, też jest zamknięte. No tak, ale to Wenecjanie opanowali Adriatyk. To Wenecjanie potrafili wyrzucić stamtąd wszystkich, z Normanami włącznie. To Wenecjanie próbowali podporządkować sobie Dalmację. To Wenecjanie stworzyli swój uniwersytet. To Wenecjanie potrafili współpracować na bardzo trudnych warunkach ze stolicą apostolską. To Wenecjanie potrafili współpracować z cesarstwem niemieckim i ciągnąć z tego korzyści. Proszę Państwa, polityka wenecka jest polityką głęboką, polityką niesłychanie inspirującą, polityką wartą studiowania. Podobnie jak handel wenecki i to wszystko, co Wenecjanie osiągnęli w dziedzinie prawa handlowego. To jest niezwykłe. I teraz, proszę Państwa, wskazówka, trend, jaki próbujemy utrzymać w tym nowym numerze Szkoły Nawigatorów jest taki, że oczywiście dziedzictwo Rzymu i Konstantynopola istnieje, tak? Ono zostało przekazane najpierw do Wenecji, a potem do Londynu. Dlatego, że to Londyn jest w podobnej sytuacji, w jakiej był Konstantynopol. To Londyn, leżąc na uboczu szlaków, a jednocześnie w samym centrum wydarzeń politycznych, dyktuje warunki. To Londyn może być, tak jak Konstantynopol, był wielokrotnie atakowany przez wrogów, wielokrotnie wrogowie cesarza stawali pod samymi murami miasta. To Londyn mógł być i może być nadal w każdej chwili zagrożony, natomiast nie zmienia to niczego w polityce imperium. No więc taki schemat, można się z nim nie zgodzić. Dziedzictwo Rzymu Via Wenecja znalazło się w Londynie. Stąd ta okładka i stąd ta postać w masce z wachlarzem w kształcie Róży Tudorów. Proszę Państwa, oczywiście w środku znajdują się teksty, które wprost mówią o tym. To są teksty autorów nie Polaków, bodajże Amerykanów albo Brytyjczyków. Już nie pamiętam. Bardzo trudno nam się ten numer robiło. Ja umordowałem się okropnie i innych jeszcze umordowałem przy okazji robienia tego numeru. Więcej tego nie zrobię, przysięgam. Przedłużyliśmy to w nieskończoność, bo on się powinien ukazać w czerwcu. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, wprost jest powiedziane tak, że Londyn odziedziczył metodę polityczną stosowaną przez Wenecjan. To jest jasna, najbardziej prosta sprawa, jaką można sobie wyłożyć. Tak jest po prostu. Natomiast opowieści o tym, że dziedzicem Rzymu jest Moskwa, to są jakieś tam życzenia mało pobożne, tak? Mieszkańców Moskwy, a być może pułapka, w którą mieszkańcy Moskwy i car zostali wciągnięci przez Anglików, bo w zasadzie czemu nie? Nie będziemy teraz o tym orzekać, dlatego że to jest wszystko do dyskusji i my się bawimy publicystyką, nie zajmujemy się badaniami archiwalnymi ani historią. Budujemy hipotezy, piszemy teksty publicystyczne, wymieniamy poglądy, dyskutujemy. To nas bardzo cieszy. Produkujemy książki, sprzedajemy te książki, tworzymy jakieś środowisko żywe, które integruje się wokół tych treści i tych trendów, które są w tym środowisku produkowane i coraz bardziej się poszerza, przybywa ludzi. No więc, proszę Państwa, taka hipoteza. Konstantynopol, Wenecja, Londyn. Dziedzictwo polityczne i dziedzictwo gospodarcze. Szalenie istotne. Jak Państwo poczytacie sobie o tym i wrócicie do książki o Bazyleusie, którą wydał Uniwersytet, o Normanach i Waregach w służbie Bazyleusów, w służbie cesarzy bizantyjskich, to zobaczycie Państwo, jak zaskakujące to wszystko jest i jak się zgrywa. Także ja zachęcam, nie mogę tego pokazać, jeszcze będziemy o tym mówić, analizując poszczególne teksty. Na razie tylko taka ogólna zapowiedź tego numeru, także ja Państwa szczerze zachęcam do przeczytania tego numeru. Myślę, że będą inne poświęcone miastom Italii numery Nawigatora. Jeszcze nie wiem jakie, ale poczekajmy, bo najbliższy będzie poświęcony Austro-Węgrom, który przygotowuje go Szymon, a potem będzie numer pruski.
Ale co będzie dalej, to na pewno nie porzucimy tego trendu. Na razie Wenecja, potem być może Florencja. Ale to pieśń przyszłego roku. Zachęcam szczerze do zapoznania się z treścią numeru weneckiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego razu, do następnego spotkania.